nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak cudownie, że jesteście. Bogu dziękuję za waszą obecność, za świadectwo, za gorliwość. I Bogu dziękuję za to, że w takich szczególnych okolicznościach może wybrzmieć właśnie ta nauka na temat piękna, niezwykłości, doskonałości małżeństwa Marii i Józefa. A cóż to za takie szczególne okoliczności? Ano to, że się przedwczoraj rozpoczął rok rodziny, że papież Franciszek, oczywiście natchniony Duchem Świętym, zaproponował Kościołowi, abyśmy się z jednej strony pochylili nad tą płaszczyzną pięknej świętości rodziny, ale z drugiej strony, żeby też dać nam szansę łyknięcia, zakosztowania ogromnej ilości łask, które będzie spływać, które będą spływać na nas właśnie dlatego, że jest to rok rodziny. To więc taka inauguracja. Zobaczcie, chcę naszą uwagę skierować na to małżeństwo. Już kilka przymiotów nawet wyszczególniłem. Ale jak mówimy o małżeństwie Marii i Józefa, to tak brzmi troszeczkę odległe. No bo owszem, kochamy Marię, jesteśmy katolickim, maryjnym narodem. Wielu z nas ma w sercu tą miłość, może cześć wobec świętego Józefa. Ale małżeństwo Marii i Józefa? Tak za często o tym nie słyszymy. No właśnie. A oni byli małżeństwem. I to jakim małżeństwem? W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy takie słowa. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się żeniną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powiedział tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Znany fragment, trzy wersety, ale w tych trzech wersetach właśnie trzy razy czytamy potwierdzenie tego faktu, że oni byli małżeństwem. Po zaślubinach, następnie mąż jej, Józef, no i w końcu twej małżonki. Oczywiście wymaga pewnego wyjaśnienia to wyrażenie, które umieścił w swoim tekście Mateusz. Wpierw nim zamieszkali razem. O co w tym chodzi? W tradycji starożytnego Izraela, i to nie było obwarowane jakimiś przepisami prawnymi, to była po prostu tradycja, małżeństwo zawierano dwuetapowo. Najpierw był obrzęd zwany kiduszin, który był obrzędem bardzo formalnym. Było to podpisanie kontraktu małżeńskiego, które się dokonywało w domu młodej. W czasie tej krótkiej uroczystości młody, trzymając swoją już za chwilę żonę, wypowiadał takie słowa: ona jest moją żoną, a ja jestem jej mężem od dziś i na zawsze. Krótka kolacja i rozstawali się. Ona zostawała w domu swoich rodziców, on nadal zamieszkiwał w domu swoich rodziców. Przez około jeden rok, będąc już małżeństwem, nie mieszkali jeszcze razem. I dopiero po tym roku był drugi obrzęd zwany Nisui, który wygląda w sposób bardzo uroczysty. To wielokrotnie było wielodniowe wesele. W czasie tego wesela była noc poślubna, było skonsumowanie małżeństwa i potem już wspólne zamieszkanie. Z czego wynikał ten rok rozstania? Tu też można przeczytać w komentarzach, również w moim opracowaniu, długo by o tym mówić. I to tak powszechnie wyglądało, więc Maria i Józef również podlegali tej tradycji. Byli małżeństwem, choć nie mieszkali razem. Czyli no, czasami błędnie jest to w ten sposób wskazywane, że w czasie zwiastowania Maria była narzeczoną Józefa. Nie, była żoną Józefa, choć nie mieszkali razem.
I drugi taki szczegół, też taki troszeczkę historyczno-kulturowy. Wiek. To już było prawem obwarowane, że minimalny wiek do zawarcia małżeństwa w tamtym okresie dla dziewczyn wynosił 12 lat, dla chłopaków 13. Ale nie patrzmy tak w kategoriach dzisiejszych 12-13-latków, bo oni wówczas, chciałem powiedzieć dzieci, ale oni nie byli dziećmi, oni wówczas w tamtym okresie, mając tych lat 12-13, byli już w pełni dorośli, dojrzali, odpowiedzialni, całkowicie przygotowani do przyjęcia funkcji małżeńskich i rodzicielskich. A więc Maria i Józef jako typowi przedstawiciele tamtej kultury, tamtej epoce, też myśleli o rozpoczęciu życia małżeńskiego mniej więcej w tym wieku. Nie ma błędu, jak się usłyszy, że w scenie chwili zwiastowania Maria mogła mieć 13-14 lat. Tak. I Józef też niewiele starszy od niej. Kochani, na pewno, i proszę i błagam, wyrzućmy to ze świadomości. Józef nie był staruszkiem, poślubiając Maryję. Nie odbierajmy im tej możliwości właśnie takiego pięknego zakochania i pięknego małżeństwa. Oni byli takim małżeństwem właśnie. No i teraz bardzo konkretne dla nas wnioski i przesłania, już jakby w tym kontekście takim troszeczkę historyczno-kulturowym. Co powinno nam najbardziej imponować w tym małżeństwie? Może to jest subiektywne, ale kiedy ja pochylałem się przez wiele miesięcy ubiegłego roku nad tymi treściami, aby przygotować tą książkę, Maria i Józef, niezwykłe małżeństwo, to właśnie coś takiego dostrzegłem. Na pierwszym miejscu posłuszeństwo woli Pana Boga. Oczywiście w tych tekstach biblijnych, u synoptyków, bo ja o tym nie piszę, z tych fragmentów historii życia też można od razu to wywnioskować. Jaki piękny poziom takiej głębokiej, prawdziwej pokory w tym się właśnie objawiający. W posłuszeństwie woli Pana Boga. Ale nade wszystko, w czym się ono wyraża. A no właśnie w tym, że jak oni doszli do tego odpowiedniego wieku, to nie wyobrażali sobie, że można żyć inaczej, jak tylko w małżeństwie otwartym na potomstwo. Bo tak to wymyślił Pan Bóg. Bo to jest projekt Pana Boga na ludzkość. Bo to jest najlepszy sposób przeżycia życia na ziemi. Bo każdy sposób inny jest gorszy i na dodatek przeciwstawia się woli Pana Boga. Oczywiście, zobaczcie, kapłaństwo, życie konsekrowane, to dopiero w czasach Jezusa. Jezus tak to określił, a są i tacy bezrzędni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostają bezrzędni. Ale do czasów Jezusa, co potwierdza Stary Testament? W Starym Testamencie nie znajdziemy przykładu osoby żyjącej bez żywności. Wszyscy, kapłani, lewici, a więc ta służba świątynna, prorocy, królowie, sędziowie, wszyscy w małżeństwie i w rodzicielstwie, właśnie ze względu na posłuszeństwo woli Pana Boga. Słuchajcie, Pan Bóg to dla ludzkości wymyślił. Trwałe, heteroseksualne, monogamiczne małżeństwo otwarte na potomstwo. Najlepszy sposób przeżycia życia na ziemi. Bo to jest pomysł Pana Boga. Czujemy to napięcie? Czujemy, co my się wokół siebie rozglądamy. Katolicki naród. Taki poziom kultu maryjnego. Taki poziom dziedzictwa nauczania świętego Jana Pawła II. Papieże rodziny, a gdzie się nie obejrzysz, to już nie ma męża i żony, tylko partner, partnerka. Wolne związki. Rozmawiacie z kapłanami po kolędzie. No, teraz akurat drugi sezon w cudzysłowie bez kolędy, ale wcześniej, co najbardziej przeraża, jak kapłani wchodzą do katolickich domów. No nie, ksiądz to jest partner naszej córki, ale jak nie mąż? No nie, no partner. To jest partnerka naszego syna. I Państwo tak się godzicie? Znaczy księdza. Wszyscy tak się lubią. Słuchajcie, święty argument, nie? Wszyscy tak się lubią. Weź porozmawiaj z Panem Bogiem, stosując taki argument. Dlaczego tak brniesz grzechy poprzeć? Wszyscy tak się lubią. Teraz, kochani, wiecie, co mnie najbardziej przeraża? 40 lat żyje w małżeństwie. Jesteśmy z wieloma rodzicami trojga dorosłych dzieci. 35 lat zajmuje się tematyką małżeństwa i rodziny. Boli mnie to, słuchajcie, boli mnie to, jak ogromna ilość rodziców zobojętniała
martwe duchowo. Bo to jest permanentne trwanie w grzechu cudzołóstwa. Słuchajcie, to jest śmierć. I co z tego, że świetnie zarabia, że świetne funkcje i stanowiska i elegancko wygląda. Jest martwe duchowo. I wielokrotnie jako rodzice się na to godzimy. Żeby tylko tak ludzie dzisiaj przeżyli. Ja wiem, że czasami jest jakimś bezradny, jest dorosła, dorosły, zarabia, sam mieszka, sama mieszka. Co możemy zrobić? To błagam Cię i proszę, to możesz zrobić. Nie zobojętnij. Nie mów tych słów. Wszyscy tak dzisiaj robią. Powiedz to dziecko. Kochamy Cię. Zawsze będziemy Cię kochać. Ale nie akceptujemy tego, co robisz. To jest grzech śmiertelny. Żyjesz w stanie grzechu śmiertelnego. Modlimy się za Ciebie jako rodzice. Tyle powiedz. Ale nie zapomnij. I drugi element tego literatu. Zachwyca poziom miłości, jaka była między nimi. Skąd to wiemy? Tak, z tych opisów ewangelicznych, tych trudnych momentów w ich życiu małżeńskim. Możemy dużo dobrego zrobić, ale najbardziej, właśnie w tym, przepraszam, znaku, w takiej formie zmaterializowania ich miłości małżeńskiej, którą jest Jezus. Wśród moich książek jest książka o męskości. Zawsze jako mężczyzna fascynowałem się męskością Jezusa. Dla mnie to jest niedościgły wzór prawdziwego mężczyzny. Odwaga, bezkompromisowość. Walka o prawdę, gotowość do poniesienia śmierci, nawet w imię obrony prawdy. Ale to jest oczywiście jego wrażliwość, jego delikatność, jego pochylanie się nad cierpiącymi. I ten poziom emanowanej od niego miłości. To jest prawdziwy mężczyzna. Skąd takie cechy? Na pewno, proszę Was, nie przyjmujmy takich argumentów, że jak on się rozwijał, to w jakiś cudowny sposób Pan Bóg formował. Nie. Pan Bóg z pełnym zaufaniem oddał Jezuska pod opiekę Maryi i Józefa. I to, że Jezus wyrósł na takiego człowieka, to się najszlachetniejsze ludzkie cechy rozwinięte do maksymalnego poziomu. To jest efekt klimatu domu rodzinnego. Nie jakichś cudownych czynników, które go tak dotykały w czasie jego rozwoju i wzrostu. A co się w najwyższym stopniu składa na ten klimat domu rodzinnego? Miłość Maryi do Jezusa, więc miłość matki do dziecka, tak. Miłość Józefa, miłość ojca do dziecka, tak. Ale nie to jest najważniejsze. To jest bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Mocno to podkreślam, choć teraz muszę to zrobić bardzo syntetycznie. Takie są nasze dzieci. Jaka jest nasza miłość małżeńska? Czynnikiem, który w najwyższym stopniu wpływa na wzrost, rozwój i funkcjonowanie dzieci na każdej płaszczyźnie jej życia i na każdym etapie jej życia jest jakość miłości małżeńskiej rodziców. I to jest czynnik nie do zastąpienia. Dlatego uniwersalna recepta wychowawcza najlepszą inwestycją dla naszych dzieci jest inwestycja w swoje małżeństwo. Jakość naszej miłości małżeńskiej. To, co ja jako ojciec trójka dzieci najpiękniejszego mogę dać moim dzieciom, to kochać ich matkę, czyli moją żonę. I to jest dla nas idea. Przyglądajmy się Jezusowi. I proszę, właśnie w tych kategoriach patrzmy na Niego. Dlatego na kogoś tak niezwykłego wyrósł. Bo był zatopiony w takim poziomie miłości małżeńskiej. Ich do siebie. Ich do siebie. Maryi do Józefa, Józefa do Maryi. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Taki cudowny prezent od Ciebie otrzymaliśmy. Najpierw właśnie w postaci tego małżeństwa. A też w postaci właśnie tego faktu, że rozpoczyna się rok rodziny w Kościele. I my możemy w taki sposób go zacząć. Dziękujemy Ci za to i prosimy, abyśmy się zachwycili, abyśmy zapragnęli naśladować. Amen. Kochani, właśnie ta moja pomoc naukowa, bo w grudniu ubiegłego roku ukazała się ta książeczka Maryja i Józef, niezwykłe małżeństwo, jeśli chcielibyśmy.
bardzo ważne. To wszystko w mojej książeczce jest. I inne moje książki, tam będę przy stoliku. Jako też takie wsparcie dla nas przygotowałem taką karteczkę. Bardzo ważne jest wnętrze tej karteczki. To jest litania do małżeństwa Maryi i Józefa. Czyli na ten rok na przykład, na ten rok rodziny, może byśmy sobie coś takiego wprowadzili do naszych modlitw małżeńskich i rodzinnych. Nieprzypadkowa jest ilustracja. To jest Jakub Jordans, flamandzki XVII-wieczny baptysta. Zobaczcie, barok przedstawia Maryję w sposób taki troszeczkę wyukrowany. A Jordans zrobił to w sposób genialny. Ich twarze są tak naturalne, tak piękne. To, co mnie urzekało zawsze w tym obrazie, to właśnie ta naturalność tych twarzy. I stąd też zapomniałem, aby na tej karteczce ten obraz był, żebyśmy się właśnie tą zwykłością ich życia, ich małżeństwa i jednocześnie niezwykłością zachwycali. Te karteczki też są tam przy stoliku do waszej dyspozycji.